Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, kto z nas tak naprawdę ma... Nie sprawdzimy, kto z nas nosi majtki, tylko sprawdzimy... Kto z nas nosi majtki i Wiola aż wstała, żeby nie pokazywać, że nie nosi. Twój telefon chyba. Nie? Tak? Ty masz żółty. No to był mój, to był mój. To spadł picie. Dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, kto z nas ma najbardziej pojemny pęcherz. Do wygrania jest 3000 zł, także spora nagroda. Przed rozpoczęciem odcinka możecie iść do toalety. Macie chwilę. Ale co to jest za odcinek? A ja pieniędzy, o! 3000 zł. Powiedział, ile macie? Akurat tyle, żebyś naprawiła mi telefon. Pić jak najwięcej wody, tak? Będziemy pić wodę. Tak. Dzisiaj na odcinku będziemy pić wodę. Rozumiecie to? Uuu. Będziemy pić wodę. Tak? Trzymaj tą kamerę, trzymaj. Ej, stary, tego nie było, stary, tego nie było. Faktycznie, no? Oj, Wiolka, dobra, przestańcie wymyślać. A ty? Dobra, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk jak widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dążę najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Ktoś chce iść do toalety? Ja byłem. Chcesz iść do toalety? Ja byłem, ja chcę iść. Nie, to ty idziesz tam, już do kroku. Nie. A może dalej, jak ktoś tam nasika i wtedy ktoś... Nie, stary, ten kto ostatni idzie do toalety, ten wygrywa. Musicie wyjść, nie możecie się zasikać na środku planszy. Ja robię taki... Ej, ale ja mam mały pęcherz, ja chyba przegram. Mały pęcherz, ale powiem... Nie mam. A gdzie jest Hubert? Ja jeszcze też muszę iść do toalety. Siusiu poszedł. Siku? Wstydził się majtek, dlatego poszedł tam. A dlaczego do góry poszedłeś? Ja już szybłem w toalecie, musiałem. Ale robienie kupy to nie jest pęcherza, no kurde. Ale siku robiłem. A siku robiłem, no. Dobra. Dobra, polega to na tym, że wchodzimy tutaj do tej strefy, losujemy butelką. Dodatkowo jest jedna mała szklanka. I ten, kto po prostu na kogo padnie, dostaje małą szklankę. I co rundę będziemy losować... Czyli jedna będzie miała lepiej. Jedna osoba będzie miała lepiej. Jeżeli ktoś będzie szczęściarzem, to będzie mógł wygrać ze względu na to, że będzie cały czas dostawać małą szklankę. Tylko jedna osoba. Tylko jedna osoba. Ale nie, to za każdym razem, jak będziemy pić po szklance, to będziemy losować małą szklankę. Więc jeżeli... Każdym razem losujemy. Tak, więc ktoś będzie może mieć łatwiej. Ja wydaje mi się, że Tomek ma największy pęcherz, chociaż nie wiem, biorąc pod uwagę twój wiek, bo tam już możesz coś mieć problemy, nie? No co? Żartuję, no. W ogóle wow. Z każdym challenge'em to albo to musimy ryzykować nasze zdrowie, albo jest jakieś przykra rzecz się dzieje. Czy nie wiem, na czym to polega. Tak, to są szklanki do challenge'u, ale nie wiem, gdzie jest malutka szklanka. Prawdę jest 3 lata młodszy ode mnie, a mówi, że mam problem z pęcherzem. A to co, z doświadczenia, to wiesz czy jak? Co mam powiedzieć? O tym Instagramie. A, żebyś mój Instagram pod filmem oznaczył. Cały czas mnie błaga. A mój ten. To musisz do filmu wrzucić. Nie, to mój na samej górze. Dobra, to weź wstaw jego na samej górze. A mój ale... jest w małej licencji. Ale musisz wygrać. Ja chcę dłużej. Mój jest w małej licencji, ma więc dłużej. Każdy zna mojego Instagrama, nie muszę mówić. Dobra. No jeszcze raz pójdę. Do toalety? Nie, no chyba już zaczynamy, co? Może się dwa razy? Może jeszcze raz. Nie, no dobra. Butelkę chyba możemy zagrać, bo to nie będzie problemu zagrać butelkę tak naprawdę. Ten, na kogo wypadnie butelka, czyli na pierwszego, kogo wypadnie butelka, dostaje małą szklankę. Rozumiecie? Przy każdej próbie losujemy butelkę. Dobra, no to co? Losuj. Pewnie na siebie. No a jak? Na nikogo jeszcze raz. Dobrze, jak nóżka dołożę. No, czyli ja dostaję małą szklankę. Proszę. Tak? Od małej? Nie powinnam się tak teraz od największej, ty będziesz mieć największą. Nie, to jest i skończy się woda i soki, co wtedy? Nie skończy się, stary. Nie wyjdę stąd, dopóki nie dokończę wszystkich butelek. Wszystkich. Bez siku. Ty jesteś nienormalny. Nie, ja długo wytrzymuję, 8 godzin. Zaczynamy od wody, wszyscy... Po wszystkich tak samo lej, także ja na szczęście mam malutką szklankę, z czego jestem bardzo zadowolony. No mam na zawsze przewagę. Zawsze ci się tak trafi, każdy ma szansę na to, żeby trafić na małą szklankę. Ale wszyscy pijemy równo, jednym puszkiem, nie? Tak, na samym początku na pewno. Potem będzie ograniczony czas, jeżeli nie wypijesz w jakimś czasie, to też odkładasz. Nie, od razu róbmy tak, bo... Tak nie umiem. No to jest mój problem. Wierzysz, ale bez przesady. Ale pijemy ciągle wolę na razie, a później tak. Tak. Tylko... No i pięknie. O, akurat równona. To co? Woda się napija. Smacznego, tak? Życzę. Pierwsza runda. 200 ml. Dobra, zaczynamy. Tak. W sumie... Brawe. To względem powinienem
Tak, no na pewno. Bo kropelkę ulałem. Ulałem kropelkę z wizytą. A co ty robisz? Ja nie umiem, ja nie mam takiego przywyku, ja nie chcę tego. Nawet Fiona wypiła, a on zobacz, tak to on całą noc co może pić. Ciągle się stary, pijesz tak, albo tak, odpadasz, nie? A czemu tak wolno pijesz? Bo próbuję oszukiwać. Nie, no tak to nie oszuka, bo i tak się tam... Bo myślałem, że to jest alkohol i go pierze troszeczkę i mu się odpuścić. Ty pójdź z takim na piwo, to siada. Tragedia. Dobra, minutka przerwy i kolejna runda. Dobra, kolejne losowanko, runda druga, let's go. O, ja chyba co? No chyba tak. Dobra, tym razem rozlewamy soczek. Soczek, a jaka mam woda jeszcze raz? Jeszcze raz woda? Nie, dawaj soczek, gdzie? Która? Dobra, dawaj tą wodę. Ale już wkręcam. Runda druga, wszyscy mają soczek, tak? No, ale zdrówko, patrzcie. A, ty zadowolony, tak? Bo mały soczek. No dobra, to zdrówko, pijemy. Generalnie już czuję, nie? Czujecie już takie uciążenie, taką ciężkość na sobie? Stary, ja wypiłem na jednym odcinku półtora litra wody w całą minutę. No ja pamiętam te odcinki, kiedy... Ale nie, zrzygać się mogę, nie mogę się psikać, tak? Też się możesz zmiotować. A kto jest najlepszy w piciu na czas wody? A patrz, teraz dopada zasady jakieś inne, nie? Zrazu trzeba wymusić na nim od razu zasady, tak? Żeby to wyglądało... Zamknięty reklamie tutaj, żebyś się nie potknął. Dobra, to co? Następna runda. Losujemy, no. Teraz woda. To siła, mocno. Nie, pomiędzy. Idealnie pomiędzy stopami. Co ty gadasz? Chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, jeżeli ktoś wypadnie, przez przypadek nawet wyjdzie z kręgu, to również odpada. Aha, to jeszcze dodatkowo jesteśmy więzieni tutaj, tak? Tak, jesteś dodatkowo więzieni tutaj. Jestem więźniem picia wody, tak? Oficjalnie. Nie, nie możesz wyrzucać innych. Nie można nic zrobić. Nie można nic robić, ale jesteśmy tutaj uwięzieni i musimy pić wodę. Musimy pić cały czas wodę. To znaczy mi już zaczyna robić się tak, no nieprzyjemnie. Tak szczerze, na żołądku. Więc ja raczej tego nie wygram. Co? Ja się czuję cięższy od tego. Ja nie, ale po prostu brzuch mnie boli. Zobacz ile jedno. O ty! Posalane kule. Dobra, no to co? Lecimy z kolejną rundą. Już ciężko ta woda wchodzi, nie? Już chodzi ciężko. No pierwsze dwie szklanki wleciały pięknie. Ale ty masz wielki żołądek, to bez przesady, stary. Czyli znowu pijesz do mnie? Słuchaj, to jak się w końcu wkurzy, to się lepiej źle skończy. No, ale on jest dwa razy większy ode mnie, to musi mieć dwa razy większy żołądek. Nie, skurczył mi się. Skurczył ci się? Tak, bo na diecie jestem. Oj. Wiesz co? Nie chodź. Dobrze, chodź co? A jak się posikam, to co? Jak się posikasz? No teraz się posikam. No to przegrałeś. Przegrałem, tak? Jest to. Jakbym przy was... Dorosły jesteś, wiesz co robisz, bo to tak się śpiewa. Cofacie? Cofacie. Ha, 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 i co? Uff, no już jest ciężko. To co, lecimy kolejną rundę? Dzień jak powiedzmy. Nie masz patrzeć. Czemu nie możesz patrzeć? A może skierujesz do jakiegoś na kamerę, co? No właśnie teraz chyba będę kierować. Czemu? Bo coś podejrzewam, że próbujesz tutaj orznąć. Cały czas wzrok kierujesz na mnie, bo tamtym odcinku ci się spodobało. Nie, nie spodobało mi się. Nie. Spokojnie, spokojnie, Adam. O! Teraz Cwaniak weźmie kamerę ode mnie i będzie próbować mnie nagrywać, ale spokojnie, nie mam maski. Ej, czemu ty tak wolno pijesz? To szybciej. Bo rozmawiałem z Adamem, ja się nagrywam. Boli, no, prawda, ale przyznajcie się, że... Nie, właśnie mnie nie Zjadł z Boga, przyznajcie się. Ruszę się. Jeszcze kanapki? No, jeszcze kanapki masz. Na jutro ci zostaną. No mi już zaczyna boleć. Nie mówię. Co? Do brzuch. No, ale mówię tak serio. Ja wiem, że wy macie po jednym zoo. Przestań nawijać kupi. Dawaj. Do końca. Spokojnie. Jak zwykle najdłużej na ciebie czekamy. O, w końcu wypił. Tak by nie wiesz, proszę! Ostatni raz kręciłeś, ty! A ty stajesz w innym miejscu. Nie, stary, ja całe szlaki chyba nie dam rady. I niech on zmieni może jakąś, nie wiem... Właśnie, przy każdym kręceniu... Nie, jedna! Ale okej, jesteś ty, ale poczekaj, zakręcaj szlak, to jest takie, wiesz... Trafiki, może tak pytanie się prosiło. Prawie było, prawie było na niego. Teraz będzie? No nie, to jest coś oszukane, stary. Zmieniamy soczek, nie? No dobra, tą rundę musicie budać, ale następną rundę kręcimy innym sokiem. I musimy zmienić miejsce. Zmieniamy miejsce. O... Naprawdę. Jak ja patrzę na ciebie i patrzę na ciebie i patrzę na ciebie i patrzę na ciebie... Nie, ja dziękuję. Ej, już się nie widzę.
Ja odpadam. Aż tak? Ja nie chcę. Serio? Czy sobie żartujesz teraz? Czemu? No bo stary, odpadam. No. Ale czemu? Cześć. Ej, dobra. Zrówno. Dwie odstępne skandale. Pa, pa! Wiesz co? Ja zostaję z wami, ale tylko duchem. Ja się postarał trochę. No może która to tutaj jest dopiero? Tak, czy Tomek już wypił? A wy już nie padacie. Tomek już wypił. Tomek już wypił? Tak. No dobra, no to wypijcie, no. Ja jestem ciekawy, mnie już zaczyna boli brzuch, więc ja nie będę ryzykować tym, że to po prostu mi rozsadzi brzuch. Mówiłem wam, że to jest olbrzym, a to jest chory człowiek, no. Nazywaj się po imieniu. A dla ciebie 3000, no. No może ja też... Ale inaczej, on ma jeszcze szczęście głupi. Dobra, ja się wysikałem, teraz mam grę dalej. No, na pewno. Co? Co miałem iść? Sparcel, jeszcze nie wiem, kiedy się ten... Ja już nie wiem, ale mam takie rytmy w głowie, bo tak... Dobrze, nie? Tak działa na wszystkim. Ty, ale tutaj nie chcemy powodzi, nie? Co? Jak nie wygrasz, stary? Liczę na ciebie. Głosy wodospadu, stary. Pa! Ale to jest kibelek narysowany. O! Dzięki, Aldo. Dobra. Żebyście mieli ten klimacie. Ja sobie usiądę. Okej. Okay. Dobra. Losujcie. Okej, okay, to daję. Nie! 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 Ej, nie słuchaj, nie słuchaj. Nie, zamieńcie sobie miejsce. Ale ważycie na szklankę, zobaczcie tam. Dobrze. Dobra, dawajcie. Nie. Na nikogo. Nie ma na nikogo. Porządnie. Nie, nie, zabieraj tę szlankę. Ty chcecie za mnie, nic się nie da. Ale wiesz co, ja powiem tak, została nasz trójka, żeby wszyscy pili pełne szklanki. Nie, nie, nie. No to nie ma sensu, ja już nie przypomnę. To będzie najbardziej szczere, została nasz trójka. Nie no, stary, to jest... Jest regulamin. Powinno być zjadne odpady. Ale co to jest? Jak, dobrze, od następnej rundy możemy tak zrobić. To dobra. Już... A jak chwilę zgasisz kamerę, jakiś uczestnik są zniknięty? Nie można. Dobra, co pijemy? Herbatkę jeszcze raz. Dobra, jesteście gotowi? Gotowi, no to let's go. Konserwator nie jest. Dobrze jest. Wielka, jesteś pewna tego, że chcesz wygrać? A, bo ty, tobie za bardzo na pieniądzach zależy. To ty masz farta po prostu, ale myślę, że pomimo, że wypijesz mniejsze szklanki, on i tak cię rozwali. Ale ja nie wyjdę tam. O czym ty mówisz? No dobra. Nie wyjdziesz, i cię wyrzucę. Ciężko jest. Dobra, ja pójdę na chwilę do toalety. Mi się na przykład nie chciało do toalety iść, ale strasznie brzuch mi już bolał. No, to idę. Wypiłaś? Chciałaś? Nie, chciałaś wylać, ale jest sucho. Jest sucho, nie wylała. Ale inaczej ja sobie tak zażartowałam, tak zrobiłam. Bardziej będę musiał was pilnować. Ja widziałem wcześniej, jak tam wylałaś. Nie, to byłeś ty, tak. Ja wylałem. Tak, tam dobrze, że to on. Nie. Dobra, picie, na razie was monitoruję. Nie widziałem, żeby ktokolwiek oszukiwał jak na razie. Ale kłamie rzeczywiście. Wielka czas. Zaraz włączę stoper. Teraz lecimy na pełne szklanki. Odpadasz? Nie mogę. No, myślę, miło było, panie Polsce. I zaraz wyjdzie do... Ja bym im nagrodę dał szklankę herbaty. Co byś dał? Szklankę herbaty. Wyjdzie mi do... Wyrostałam ciebie, nie? Nie, ja się czuję, bo ja już się nie mieszkam. Zostań tutaj, bo... Nie, Jola, akurat jesteś w pozycji na pieska, to pewnie zaraz mogę podnieść. A nawet nawet nie ma siły cię zaatakować, czyli jest źle. Wyszło. No wiem. Teraz zostało dwóch czempionów. Dawaj, on taki wspaniały. Nie, on się tak... Popamy szklankę, pijemy jeden duszkiem. Nie, ja nie. A to jest twój problem. Dobrze, wypijcie po szklance. Już nawet nic nie losujemy, nic nie robimy, tylko dolewamy wam picia i lecimy z koksem. Jak Rafał dopije, to wtedy zaczynają kolejną. Czyli będzie mieć utrudnione, bo konserwator odczeka chwilę, a ten będzie musiał dopić do końca i wtedy zaczynają kolejną rundę. Rozumiesz? Więc jest ex aequo, bo konserwator wypije szybciej, ale ten będzie pić dłużej. Rozumiesz, o co chodzi? You making fucking sense. Jak... You making fucking sense. Ale to raczej powinno być it's make a fucking sense. Dobra, nieważne. No to co? Zawsze możesz wyjść. Chcesz, mogę cię wyrzucić z tego kręgu. I się nie podzielę. Może będzie ciężka walka, nie?
Opa. Wiedziałem, że on będzie go próbować zgnoić, ale ty musisz troszeczkę szybciej pić. Ile mamy czasu na wypicie każdej szklanki? Nie mamy czasu. Powiedzmy, że półtorej minuty, żeby nie było też oszustw. Półtorej minuty. Jeżeli w półtorej minuty będzie w stanie wypić szklankę... Ja mu dam 10 sekund. Nie, no to chodzi o to, żeby wypić. Czemu ty tak wolno pijesz, człowieku? Nie, no nie piję wolno, no jakby nie patrzeć, już dużo wypili. Stary, odpadłeś. No tak, ale on zawsze tak wolno pije. Nie wiem, czy... Może smakiem. Smakiem! To jest sok rozliwa! To jest sok prawdziwy, dobry! Dalej, dalej! Naturalny sok pomarańczowy! To co, kolejna runda, tak? No i co? Let's go? Let's go! Nie wiem, może jakąś miniaturkę zrobimy? Jak oni tak piją? Nie, bo będzie wiadomo, że to oni są w finale. O, już o, konserwator chyba! Nabrzmiały taki. Taki nabrzmiały. Nie dotyka. Zaraz puści, tak, bum, wyskoczy i koszulkę rozerwie. On wyjdzie z tego skręgu, żeby mnie strzelaczy prędzej. Bo widzę, jak już się denerwuje. Nie. Coś to możesz się odsuwać. Linii nie można przekroczyć, jeśli chcę wygrać tutaj kasę. Już tak osiągnę. O, nie byłbym taki pewny. Tutaj stanie. Masz szklanki do wyboru. Nie oszukałeś? Nie, ale w ocenach jest 22 na 10. To jest statek ze Star Warsu. To nie jest żaden statek. Tak, to jest statek ze Star Warsu. Gdybyś się Star Warsy, to patrzcie. To jest miejsce na napój, żeby tu położyć. To rozlewać, tak? Każdy to... To co, jak tam nam idzie? Co, Boże, jak długo ci nie było! Co ty tam robiłaś tyle? Tam czasu? Chyba dwie rzeczy robiłam. Nie, nie, nie. Chyba napijasz się i się zmywa. Dobra. A czemu ty sobie nalałeś mniej? A co? Konserwator, powinieneś tutaj zainterweniować. A czemu ten karetki ma się schylać? Jak to jest utrudnienie dla mnie wtedy? Czemu? Chodzi ci żołądek, chodzi ci wszystko. Dobra, lecicie. Jest tam przymarzia. Ja to jest łapy. Jest. Co? Szukasz czego? A co skrzydła? O, już widać, że jest ciężko, nie? To już widać, że to już jest ten moment, w którym jest źle. O, jest bardzo źle. Nawet bym powiedział, że... to po jego oczach? Zrobię zbliżenie? Cierpi. Widać, że już cierpi, widać ten ból. Mam półtorej minuty, mogę wszystko. Możesz wszystko? No możesz wszystko. Minuto, no. Dużo czasu. No zero. Podejrzane to było. Konserwator, czy ty nie oszukuje? Gdzie on był oszukiwał? Gdzie on poszukiwał? On już po prostu też nie może. No cóż, przyznam się, nie mogę, ciężko już. A tobie, Rafał? No, chyba widać. Chciałbym ci przypomnieć, że on wypił 3 małe szklanki. No tak, tak. Gdybyście nie zmieniali, to do tego czasu bym wypił małe. Wypiłeś? Ty? Stary, gonicie czas. Chciałbym podkreślić, że zostało ci niecałe 10 sekund. Nie. Oszukujesz, nie oszukuj. Jak nie? Jeszcze ma chwilę. Pamiętaj. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I tak mu to zaliczy. W sensie spokojnie. Jeżeli dopije, to dopije. Dobra. Jest chęć picia, tak? Robi się niebezpiecznie trochę, żeby tutaj nam nie zamarł przypadkiem, bo zaraz ktoś tutaj przedawkuje. Będziemy musieli po karetkę dzwonić. Przedawkuje sobie. Przedawkowałem już. Stefina, wygląda, że tak zjadł sobie pomarańczowy. Dobra, chwila przerwy. Nie, dzięki. Wychodzę. Ja bym to wrzucił jeszcze szklaneczką. Serio? No, dalej. A to naprawdę? No, ale nie jest słaby, ten sok jest niedobry. To wody może, co? No dobra, to gratulacje, konserwator. W sumie dobra. I tak wygrałem, to po co będę to... No dawaj, no dla widzów. Szklaneczka ja była? Dla widzów to dobra. Było obiecane, że dla widzów jeszcze walniesz szklaneczkę. Ja wiem, że... A ty możesz się schylić. A ty możesz się schylić. A ty możesz się schylić, dlatego. Ja wiem, że powiedziałeś głupotę i nie chcesz się z niej wycofać. Tak, jak zwykle powiedziałem o jedno zdanie za dużo. Dobra, taką. No już, już. I tak mu nalał pełne. No dobra, konserwator, to za widzów. Mam nadzieję, że duszkiem wypijesz. Za widzów? Z duszkiem? No. Za widzów też w drugą stronę zaraz pójdzie. Dobra, może doprowadzić do toalety, jakbyś potrzebował pomocy. Dobrze,
Ci pomogę. No, mi się podobało. Ale brzuch mnie teraz boli, a to ja ciekawe co on ma. Mi się aż chce śmiać. Tak dużo się napiłem, że nie wiem, tak dziwnie to wywołuje, ale taki duży. Idziesz do kibla? Co? No. No możesz, możesz, tak? Wygrałeś. Co się stało? Co się stało? Jesteśmy w szoku po prostu po tym, co zobaczyliśmy na tym filmie. Trzymaj. A, że ty go miałeś. Ugrywamy telefon, Violi to... Go nie powiesz przez całe do... No dobra, mam nadzieję, że film wam się podobał. Ale widzieliście, jakie rozrobiłem amendę? Ale zobacz, wytrzymałbym. To jest łabość, to wytrzymałbym. Widziałeś? Widziałem, jak się łamie pode mną. Nie, ale trzymał. A weź troszeczkę się przechyl do tyłu. Minimalnie. No, jeszcze minimalnie. Jeszcze minimalnie dredziasz. Tak jakbyś chciał się odchylić na krzesełku. Tak możemy zakończyć ten film. Dziękuję państwu za oglądanie. Mi się naprawdę podobało. Wypiliśmy dzisiaj bardzo dużo wody. Mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę, subskrypcję. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Yo!